Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku Manifestu Pokojowego. Na początek rachunek sumienia. Planowałam nagrać sam dźwięk, bo się słabo czuję dzisiaj, ale postanowiłam, że nie, że konsekwentność to konsekwentność i że no nie wybaczyłabym sobie, tak? Może po czasie. Ale w tym dniu jakże dziwnym. Chciałam wam powiedzieć, że to jest okej, nie? Żeby się też źle czuć, bo ja mam na przykład taką tendencję, zakładam, że wiele z nas ma, że ja bym najchętniej w jeden dzień rozwiązała traumy pokoleniowe z obu stron rodziny, co jest po prostu autentycznie nie do zrobienia. I wczoraj odkryłam, że jak bardzo w czymś siedzę i na czymś się bardzo skupiam, bardzo negatywnym i próbuję to rozwikłać, tak? Poradzić sobie z tym, to autentycznie można na to spojrzeć z perspektywy. Wyobrazić sobie, ja miałam takie, to jest taka kula złożona z takich poszczególnych fraktali małych, które ja próbuję wszystkie rozładować. I potem na to tak kurde patrzyłam i miałam takie, ja nie chcę się tym zajmować, nie? I da się wrócić poziom wyżej. I nie masz żadnego wstydu w tym, że szukając rzeczy gdzieś głęboko w głębi siebie, tych najgorszych, które mnie najbardziej trzymają przy czymś tam złym, masz takie, co mnie w sumie, ja jestem jakby tego świadoma, to mnie nie trzymasz tak przy niczym złym i ja chyba się do kogoś zapiszę, żeby to rozpracować, ale ja nie chcę się tym zajmować w tym momencie. Ale muszę wam powiedzieć, że czytałam ostatnio, bo tak chciałam i tak z wami pogadać. Jakby wiecie co, nogi na stół już na tym etapie. Jakby można się źle czuć, nie? Jakby na tym to polega. Tak postrzegam trochę sens życia dla samego życia i sensem życia nie jest to, żeby osiągnąć jak najwięcej, tylko sensem życia jest to, żeby odczuć jak najwięcej emocji, moim zdaniem. Więc jest też urok w tym, że się odczuwa bezsilność, słabość, smutek, melancholię. Co by tu jeszcze, tak? Więc to też jest git i czasem reakcja emocjonalna, jak się w czymś źle poczułeś, to jest dobra rzecz, nie trzeba być stoikiem. I ja w sumie też nigdy nie chciałam dążyć, nie dążę i wątpię, żebym kiedyś miała dążyć do stoickiego życia. Oczywiście takiego jak najbardziej spełnionego i fajnego. Ja chcę robić jak najwięcej fajnych rzeczy i chcę przeżywać fajne rzeczy, no ale jak przeżywam słabe rzeczy, to też jest jak najbardziej okej. Okay. Jakby sama bym tego dla siebie nie wybrała, ale jak przychodzi, to jest na to przestrzeń. Ale czytałam ostatnio książkę o Marie Curie, to jest już jakby off topic, nie? Ale tam był bardzo ładny cytat z jej listu życzenia świąteczne, które napisała do swojej najstarszej córki Ireny i Frederika, męża swojej córki, w grudniu 1928 roku. Chciałam wam to przeczytać, bo uważam, że jest piękne w sumie. Uwaga, lecę. Życzę wam roku w zdrowiu, zadowoleniu, dobrej pracy, roku podczas którego codziennie będziecie odczuwać przyjemność życia, nie czekając, aż dni upłyną, żeby znaleźć satysfakcję i bez konieczności pokładania nadziei w szczęściu w dniach, które mają nadejść. Im bardziej się człowiek starzeje, tym bardziej czuje, że umiejętność cieszenia się teraźniejszością jest cennym darem porównywalnym ze stanem łaski. Jest to z książki. Rosa Montero napisała, ta żałosna myśl, że cię nigdy więcej nie zobaczę. Super książka, taka o żałobie, ale tak raczej na lekko i na bazie dzienników, dziennika w sumie zostawionego przez Marię po śmierci jej męża. Piękna sprawa, no ale ten cytat wydał mi się super, szczególnie, że piękne wydaje mi się powiedzenie stan łaski. I zwróciłam na to uwagę, bo rzadko to słychuję. Rzadko się to słyszy. A jest jeszcze jedna książka, którą wypożyczyłam też z biblioteki przy tej samej okazji. I przeczytam wam coś jeszcze, troszeczkę innymi słowami. Znaczy, książka nazywa się Samotny jak Szwed? Znak zapytania. O ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Napisane przez Katarzynę Tubylewicz. Tubylewicz, ale fajne nazwisko. Czytam. Samotność jest dla mnie tym, czym dla innych błogosławieństwo Kościoła, światłem łaski.
Nigdy nie zdarza mi się zamknąć za sobą drzwi bez świadomości, że oto spełniam wobec siebie miłosny uczynek. To też jest przepiękne. I znowu użyte światło łaski tym razem, ale pierwszy raz się spotykam w ogóle z oboma formami użycia słowa łaska, tak? Ujęło mnie to w jakiś tam sposób, chciałam wam przeczytać. Wydało mi się spójne z dzisiejszym dniem i z tym, co chciałabym wam przekazać, dlatego że tak trochę ściągają presję, nie? Jest też, to było w jeszcze czymś innym, to chyba jak Eckhart Tolle, że w każdej sytuacji, w której nie chcemy być, albo nie, ja to gdzieś widziałam, któryś z moich znajomych to dodało na story, też z jakiejś książki, nie wiem z jakiej, ale że za każdym razem, jak wydaje nam się, że coś albo kogoś straciliśmy, to prawdą nie jest to, że nam przykro, że straciliśmy tego kogoś, tylko już nie jest możliwe nasze przywiązanie do tego i najlepszym sposobem na to jest poddanie się faktowi, że tak się zdarzyło, że najbardziej rani to, że się najbardziej rani to, że się opieramy temu, co się dzieje. Takie niemoc pogodzenia się ze sprawą. A jak się pogodzimy z tym, jak wyglądają rzeczy, to wchodzimy w taki miękki stan przyzwolenia i się łatwiej żyje wtedy. Nie? Jeśli mówimy, też nie mówię oczywiście o sytuacjach, gdzie trzeba postawić swoje granice i powiedzieć zdecydowane nie, no ale o takich elementach, gdzie przeżywamy już sami ze sobą. No, to wtedy tak. Albo też inny sposób na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Rozmawiałam dzisiaj z tatą i no tata był taki przybity. Ja muszę tak trochę chyba ściszyć głos, bo tata siedzi w kuchni, żeby mnie nie usłyszał. Ale tata był taki przybity i ja byłam taka przybita. I tata powiedział coś w stylu, że no ale nie poddajemy się, że coś tam. A ja mam takie, o Jezus, takie coś to, takie teksty, nie? Co nie poddajemy się. No wiadomo, ale tata nic nie zmienia. Tata ma takie, no faktycznie takie, no jak jest chujowo, to jest chujowo po prostu. No ja mówię, że no trochę tak, no ale że tak, że nie wiem, znowu tak spróbowałam trochę odbić piłkę w tym tekście, że jak jest chujowo, to jest chujowo. A ja mówię, że no, ale też, no i co z tego, no i co z tego. Ja to powiedział, w sumie pies to jebał. No i tyle. Kochani, pies to jebał. Cześć. Dajcie znać, co myślicie na ten i inne tematy. I buziaki. Szepczę dalej, żeby tata nie słyszał. Kurde, żeby jeszcze nie zdążył zrobić opozycji, że nie mogę to powiedzieć, ponieważ nikt nie może wiedzieć, że on tak mówi. Nie mówcie mu, że wam powiedziałam. Dajcie znać, co myślicie na ten i inne tematy. Buziaki. Pa.